Witam wszystkich, którzy przetrwali moje wypociny do tej pory. No to zaczynamy troszkę lepszą przygodę, już taką na czasie. Kubernetes. Co dzisiaj sobie omówimy? Tak się zastanawiałem, od czego by tutaj zacząć, bo ten temat nie jest łatwy. Dla tych, którzy jeszcze nie mieli styczności z Kubernetesem, to podstawową zasadą jest, że należy znać polecenia, konsolę, przez którą się łączymy do Kubernetesa, i do tego służy narzędzie kubectl. Nie ma chyba wersji. Nie ma. Bez myślników. Kubectl. Ja mam wersję takiej. Z tego względu, że serwer mam 1.27. No i to sobie zainstalowałem najnowszy Kubectl-a. No, Kubernetes no, idzie do przodu. Tam wersje lecą jak szalone. Non stop coś zmieniają. Także dzieje się. No i tak. Kubectl. Będzie to nasze podstawowe narzędzie działania przez jakiś czas, przez sporo odcinków, zanim przejdziemy do jakiejś automatyzacji za pomocą jakichś innych języków. No dobra, od czego zaczniemy? Zaczniemy sobie, żeby zrobić przegląd Kubernetesa. No jest tych poleceń trochę. To nas najbardziej interesuje na początek. Na początek stworzymy, i tu jeszcze może taki wstęp, że jeżeli chcecie się nauczyć tego Kubernetesa, to niestety obejrzenie filmu nic nie da. Nic, zero. Poznacie tam, może zapamiętacie te polecenia. Musicie zainstalować sobie tego Kubernetesa. Ja mam to w wersji Minikube. Jeżeli będziecie chcieli, to zrobię poradnik, ale to naprawdę są dwa polecenia. I mamy Minikuba. Startuje się go poprzez takie polecenie. Driver, ja używam Dockera. Można użyć Podmana, można użyć tam jeszcze czegoś. Ja lecę na Dockerze, bo najlepiej mi się to sprawdza. Jest najbardziej stabilny ten Minikube. Uruchamiamy. Jak tam widzieliście w shorcie, kto go oglądał, to no, troszkę to trwa, ale się uruchamia. Wymagane jest minimum 2 gig, no więcej, minimum 4 giga RAMu na maszynie wirtualnej, żeby wam to działało, bo Minikube zeżre 2. Także no, ja mam tutaj topy widać, no mam 8. Tylko dwa one. A, bo mam na cache'a wrzucone. No dobra, jest użytych jest 1.3. No i tak to wygląda. Dobra, od czego zaczniemy? Pierwsze co zrobimy, to sobie wyświetlimy informacje o naszym klastrze kubernetesowym, czyli robimy kubectl cluster myślnik info. Co mi dodało? I mamy informację, że control plane biega sobie pod takim adresie, czyli no to się kubectl łączy pod to. DNS-y mamy tutaj skonfigurowane w namespace kubesystem, i w tym kubesystemie ja was nie będę uczył instalować i konfigurować, to nie chcę wam, to jest odrębny temat, to totalnie odrębny temat, i jeżeli będziecie zainteresowani, to możemy sobie zrobić jakiś tam poradnik do tego, ale ja nie jestem mistrzem, administratorem Kubernetesa w takim stopniu, żebym mógł z niego szkolić z instalacji. I no, takiej zaawansowanej konfiguracji. Ja was przeszkolę z tego, jak go używać.
I tak się spotkacie głównie z tym, że będziecie używać gdzieś w cloudzie, czy to EKS-a, czy AKS-a, no na GPC. Tam będzie to skonfigurowane, postawione wszystkie airbagi, no będziemy coś dodawać, będziemy dodawać jakieś policy, będziemy dodawać, instalować jakieś operatory i tak dalej, ale klaster sam w sobie, jak go postawić z CubeSpraya, no to trzeba było zrobić oddzielny temat na to. Jeżeli będą zainteresowani, to się coś pomyśli. No, bo to jest gruby temat. Jeżeli chodzi o używanie go, deployowanie aplikacji, no to w pełni przejdziemy przez podstawy. Dla chętnych zaawansowany kurs dostępny. Wystarczy tam wejść na moje social media i zobaczyć szczegóły. Co, jak to wygląda. No dobra, mamy to cluster info. No i co teraz? Jak zacząć? Co zrobić z tym Kubernetesem? Możemy sobie wyświetlić coś takiego jak namespace. Namespace to można sobie to wytłumaczyć, że to jest taka przestrzeń zarezerwowana pod projekt. Tak to sobie można powiedzieć po laicku. Jest to coś więcej. No ale to jest wydzielona przestrzeń, gdzie się uruchamia jakąś aplikację. To jest najprostsze wytłumaczenie. Tutaj widzimy tak, default. To jest podstawowa stworzona przy instalacji każdego Kubernetesa. W tym, no raczej nic nie robimy tutaj w defaulcie. Lepiej tam nic nie umieszczać, bo jeżeli coś jest w defaulcie dodane przez administratora i sobie chcemy to, chociaż tam nie powinno się zdarzyć. No ale no, defaultę nie ruszamy. No, dużo, dużo tłumaczenia. Default to default. Nie ruszamy. Kubenode, kubepublic i kubesystem. To są przestrzenie zarezerwowane pod samego Kubernetesa i robi się tam czasami coś, sprawy administracyjne, ale jeżeli chodzi o DevOps, o CI/CD proces, no to raczej nie będziecie tam nic grzebać w tym. Jeżeli coś będzie trzeba w międzyczasie, nam wyjdzie, jak będziemy jakiegoś operatora instalować, coś trzeba będzie zmienić, to pokażę. Jeżeli nie, no to nie. To będzie to w odrębnym kursie. Możemy zrobić. No dobra. To jak widzicie, są te przestrzenie. No to stworzymy sobie własny. Kubectl i będzie na przykład etap 6. No to już będzie etap 6. Tylko oczywiście te moje skróty już myślowe są, zaraz wam pokażę, o co chodzi, dlaczego się tak mylę. Namespace. Dobra. NS, co to jest NS? To jest skrót. Pokazałem wam właśnie, że Kubernetes ma zaimplementowane coś takiego, że nie musimy podawać pełnych nazw, tylko możemy skróty. One są takie logiczne, te skróty i tak łatwo na nie wpaść. NS to będzie namespace. No i nam stworzyło. I teraz sobie wyświetlimy jeszcze raz. I teraz już skorzystamy ze skrótu. No i widzicie, jest etap 6. No dobra, ale stworzyliśmy. I co tam jest w tym namespace? Jakby coś zrobić? To polecenie get służy, żeby wziąć właściwie wszystko. I możemy sobie zrobić tak, że get all. Ale zobaczcie, co się stanie.
Gdzie serwis Kubernetes Cluster IP? No ale przecież nic nie tworzyliśmy, tak? No nie, nic nie tworzyliśmy. O co chodzi? Jeżeli nie podamy tutaj w komendzie, z jakiego namespace'a chcemy wziąć resursy, zobaczyć co jest, wyświetlić, to nam zawsze idzie do defaulta. I wyświetlimy zawsze w defaulcie. Na przykład jak weźmiemy get secrets na przykład. Widzicie? No resources found in default namespace. Także tu trzeba zawsze uważać. Zawsze uważać, że co się robi, w którym namespace się operuje. To jest bardzo ważne. No dobra. Kubectl. Jak teraz podać tego namespace'a? Robimy minus n, skrót on namespace. Dajemy nazwę namespace'a. Etap szósty i get all. Czyli bierzemy wszystkie resursy. No i nie ma nic. Pusty. Tak, jest pusty, no bo nic w nim nie stworzyliśmy. I to są podstawowe komendy, których będziecie używać bardzo często. No, namespace wyświetlanie bardzo często. Get, wszystko się robi getem. No, to musicie zapamiętać. To jest jak mantra. Minus n namespace. I wtedy polecenie. Bo namespace'ów może być w zależności jaka firma, ale ja pracuję w takiej firmie, gdzie oprócz tego, że mamy nie wiem, może 20 różnych klastrów kubernetesowych, to do tego w każdym klastrze jest minimum 10 namespace'ów. No sobie wyobraźcie, jaki to jest ogrom, tak? A w każdym namespace'ie mamy czasami nawet po 100 mikroserwisów i tym się zarządza. Oczywiście nie poprzez kubectl, ale poprzez coś innego, przez Helma, którego będę pokazywał później, ale tak jest. No dobra, czyli poznaliśmy polecenie get, poznaliśmy polecenie create. Co jeszcze kubectl create może zrobić? Czy nam się to wyświetli? I zobaczcie. Może stworzyć cluster role binding, config map, cron job, deployment, ingress, job, namespace. Jakieś niemieckie słowo. Drugie prawie że niemieckie słowo. Quota, role binding, secret. No widzicie, jest tego trochę, nie? Śmieję się, że niemieckie słowo, tak? No niemieckie, no. Zobacz jak długo. Zobacz jakie wielkie słowo. No gdzież w Polsce to pod disruption budget? No, nonsense. No ale tak jest, dobra. Idziemy dalej. No jak widzicie, jest trochę tego, tak? Co możemy stworzyć przy tym? My będziemy się skupiać na deploymencie, na secrecie, na serwisie, może wam pokażę joba, na ingresie i na config map. To są takie podstawowe elementy, które się składają na które się składają na mikroserwis, żeby go uruchomić. Tak. Co to jest ingres? Ingres to jest coś, co nam pozwala dostać się do środka Kubernetesa z zewnątrz. Wystawić nasze pody, bo to już nie mówimy o tylko kontenerach. Tutaj mamy coś więcej, tutaj mamy pod i no, wystawiamy je poprzez serwis na zewnątrz, a definiujemy w deploymencie. Czyli deployment to jest taki podstawowy, taki nasz Docker Compose plik, który po uruchomieniu daje nam to, że się tworzą pody, a w tych podach są nasze kontenery. No i to tak wygląda. Czy coś jeszcze dzisiaj?
To może było na tyle. Przetrawcie to sobie. Skonfigurujcie sobie środowisko. Postawcie sobie tego Kubernetesa. Spróbujcie te pierwsze polecenia. Może poczytajcie o tym deploymencie. No i zobaczymy się w kolejnym filmie. Ja przygotuję już jakiś deployment, pliczek prosty z naszą aplikacją webową, którą mamy. Tylko będę musiał wypuszczać do Dockera, do Registry. Wam też ją udostępnię, jeżeli będziecie chcieli. Jeżeli nie będziecie chcieli, to będziecie musieli stworzyć własnego Dockera. I do tego Was zachęcam, żebyście stworzyli własnego Dockera. Docker Registry darmowe. I bo będzie nam to potrzebne, żeby stworzyć secret. W secrecie przechowujemy, jak to widać, jak to mówi, dane wrażliwe. No i tyle. Także zainstalujcie środowisko i widzimy się w kolejnym filmie. Macie na to 4 dni bodajże, żeby to konfigurować i żeby nadążyć za mną. No i zaczniemy działać. Zdeployujemy jakąś aplikacyjkę. Zdeployujemy. Dobra, no to by było na tyle na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym filmie.